Marek Rańcz, witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Wchodzimy na zupełnie nowy poziom profesjonalizmu. Mamy nową kamerę, mamy mikrofon zewnętrzny. Koniec z tymi ciągłymi problemami z dźwiękiem czy obrazem. Poprzedni odcinek. Pierwsza próba odpalenia naszego silnika. Zakończona sukcesem. Nie widziałeś? A nie subskrybowałeś. Wszystko można naprawić. Dzisiaj temat trochę inny. Zajmiemy się układem klimatyzacji. Może opowiem, jak działa i dlaczego nie jest skończony. To co? Zapraszam! Zacznijmy od naszego DeLoreana. Przypominam, że wymieniliśmy nasz silnik na jednostkę z Renault Laguny. 3 litry, V6, 24 zawory, zmienne fazy do lotu, 210 koni mechanicznych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nasza nowa jednostka posiada kompresor klimatyzacji umieszczony na dole silnika. Oryginalnie w DeLoreanie kompresor jest zamocowany u góry. Te jednostki tak naprawdę bardzo nie przypominają siebie, są inne. Oryginalna jest tutaj wykonana cała z aluminium, łącznie tutaj z tymi pokrywami rozrządu. Tam mamy łańcuch, tu mamy pasek, ale tak nie chcę o tym mówić, o tym silnikiem omawialiśmy w poprzednich odcinkach i jak wykonać słup. Także polecam obejrzeć te poprzednie odcinki. A dlaczego mówię o umiejscowieniu kompresora? No bo jest to jeden z problemów, który muszę rozwiązać. Zacznijmy od faktu, że elementy układu klimatyzacji, takie jak skraplacz, osuszacz czy też parownik, połączone są wężami elastycznymi. Może podejdę bliżej. Tutaj widzicie ten czarny wąż, tak? On leci od przodu samego auta wzdłuż ramy i normalnie łączyłby się z kompresorem tutaj u góry. I to był akurat wąż powrotny, a wąż wysokiego ciśnienia, który wychodzi z kompresora, leci akurat lewą stroną i leci tam do skraplacza. W tamtych czasach, akurat w naszym rozwiązaniu, w DeLoreanie, nie używało się takich rurek aluminiowych, co na pewno spotkacie w swoich autach w dzisiejszych czasach. Jednak te węże nie są w 100% zastąpione rurkami aluminiowymi, ponieważ wyobraźcie sobie, że to jest wasza karoseria, to jest wasz silnik. Silnik oczywiście porusza się niezależnie od naszej karoserii, więc wąż elastyczny w którymś miejscu musi być pomiędzy przejściem z silnika na karoserię. Inaczej taka rurka momentalnie by pękła po prostu z zmęczenia. I teraz taki mały fakt, jeśli mocowania waszego silnika są uszkodzone i ten silnik po prostu rusza się za mocno, to może dojść do uszkodzenia takich węży od klimatyzacji. Nie tylko przez rozszczelnienie samego tutaj połączenia, tak, uszkodzenia tych tutaj zaciśniętych tulejek, ale też przez to, że taki wąż może gdzieś się po prostu przetrzeć o jakiś element. Ok, to tyle na temat tego rozwiązania. Zaraz zrozumiecie, dlaczego o nim mówię. Tutaj mamy taki prototyp rozwiązania, które będę chciał zastosować. Mianowicie część, ta tutaj szarawa, to będą moje rurki aluminiowe. Ten wąż ogrodowy będzie właśnie reprezentował ten odcinek elastyczny, a następnie przechodzimy znowu tutaj w rurki aluminiowe. Jak oglądaliście poprzednie odcinki, to będziecie pamiętali, że silnik oraz ramę mam zeskanowaną skanerem 3D i dużo elementów, takich na przykład jak nasz wydech, zaprojektowałem w CADzie. I to samo było właśnie z tymi tutaj rurkami i tą strefą dynamiczną, wokół której też potworzyłem sobie takie tak zwane kokony, które symulują, gdzie ten wąż może się znaleźć podczas pracy silnika.
No, praca silnika, wiecie, no, może się poruszać na boki, góra, dół tak naprawdę, na dziurach, czy też przód, tył, przy hamowaniu, czy przyspieszaniu. Więc trzeba brać pod uwagę, żeby ten obszar wokół takiego węża był czysty. Przynajmniej bym powiedział 25 mm to minimum. Im więcej, tym lepiej. Jeśli oddalacie się od mocowania silnika, które ja mam tutaj, to tą strefę musicie powiększać, a wynika to po prostu z dźwigni, tak? Jeśli element przy mocowaniu silnika będzie się poruszał o 10 mm, a jeśli oddalimy się powiedzmy o 40 mm, no to będzie on się poruszał kilkukrotnie więcej, w zależności jak daleko się znajduje od tego tutaj mocowania silnika, więc na to zwracajcie uwagę. Kolejnym elementem układanki jest kompresor. Kompresor jest oczywiście od tego silnika, z którym mamy tutaj do czynienia, a nie oryginalny z DeLoreana. Czy można go użyć, czy muszę założyć kompresor z DeLoreana? No, mógłbym pewnie użyć ten kompresor z DeLoreana, ale mam tutaj ładne, oryginalne mocowania, więc nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby użyć tego kompresora. Tak naprawdę czynnik, który będziemy tutaj używać, we właściwościach nie odbiega od tego oryginalnego czynnika. No i tutaj może kilka słów najpierw o tych czynnikach. DeLorean oryginalnie był nabity czynnikiem R12, czyli freon. Freon to jest nazwa produktu, to nie jest żaden pierwiastek. Pierwiastkiem to może jest neon, tak? Nie, czy nie może, tylko na pewno. Neon jest pierwiastkiem, gazem szlachetnym. Freon jest mieszaniną jakichś tam substancji chemicznych, który występuje właśnie w fazie gazowej, w takim atmosferze normalnej, tak? Takim pokojowej atmosferze, temperaturze, warunkach pokojowych. O. Nasz nowy silnik w Lagunie, system układ klimatyzacji, był wyposażony w czynnik R134A. Freonu nie można dzisiaj już używać, ponieważ wpływał on negatywnie na naszą atmosferę. Skracając to bardzo mocno, powodował powiększanie się dziury ozonowej, ponieważ freon łączy się z ozonem i stąd dziura ozonowa, więcej UV dociera do kuli ziemskiej, nagrzewa się temperatura. Tego nie chcemy. Tego podpisano traktat, żeby używać tego 134A. No i nie jest on taki straszny, ponieważ właściwościami przypomina ten gaz R12, ale jest mniej szkodliwy. Ma jednakże kilka tutaj mankamentów w naszym przypadku. Raz, gdy przechodzimy z tego R12 na R134, musimy zastosować inny olej. W kompresorze znajdują się tłoki. Widzicie, mamy tutaj tłok, mamy tutaj taką tarczę skośną. Tych tłoków jest tam kilka, bodajże od jednego nawet do kilkudziesięciu, w zależności od konstrukcji. Tłoki muszą mieć smarowanie, więc stosuje się olej. Olej nabija się razem z czynnikiem, czy też wlewa tutaj takim korkiem wlewowym, czy też spustowym. Przy czynniku R12 stosujemy olej mineralny, przy czynniku R134 stosujemy olej PAG. Pewnie spotkacie się też z takim olejem estrowym, który mówią, że można korzystać właśnie gdy przechodzicie z tego układu freonu na układ R134A. Jednakże producenci kompresorów pod ten czynnik R134A mogą nie uznać wam gwarancji, gdy będziecie stosować właśnie ten olej estrowy. W ogóle o co chodzi? Czemu różnica? No, rozchodzi się o to, że freon mieszał się dobrze z tym olejem mineralnym, natomiast gaz 134A nie miesza się. Potrzebuje swojego odpowiedniego oleju, czyli tego oleju PAG. No albo ewentualnie ten olej estrowy, ale nie jest tak naprawdę rekomendowany. Więc jeśli kupujecie
nowy kompresor przy takim słupie, no to czytajcie dokładnie. Oczywiście starego oleju trzeba się pozbyć z układu. Spotkacie się z ofertami różnych warsztatów, które oferują właśnie płukanie takiego układu. Po prostu wtłacza się tam jakiś roztwór i wypłukuje pozostałości tego oleju. W moim przypadku mam nowe węże, więc tego oleju w wężach nie ma. Mam nowy skraplacz, czyli co to jest w ogóle skraplacz? Skraplacz to jest ta tutaj chłodnica tak naprawdę, tak? Zaraz wytłumaczę, dlaczego się nazywa skraplacz. Ten element też jest nowy. Jak mówiłem, wszystkie węże są nowe. Nasz tutaj filtr też jest nowy. Więc tak naprawdę w sumie wszystko jest nowe. Jedynie co mam stare, to końcówki. Tutaj te węże, które widzicie, są w 95% nowe, ponieważ postanowiłem użyć stare końcówki, bo jest trochę ciężko je dostać. A jako, że nie były zniszczone, to użyto ich do ponownego użytku, tak? Zaniosłem stare węże, panowie odcięli tutaj te tulejki, a następnie zarobili mi nowe węże pod układ 134A. Czy trzeba? Tak, trzeba. Gaz R134 ma mniejsze molekuły i w przypadku zastosowania oryginalnych węży, które były w DeLoreanie, wydostawałby się po prostu, bo nie mają one specjalnej wyściółki, specjalnej membrany. Więc tu kolejny element, o którym musicie pamiętać, gdy będziecie dokonywać konwersji właśnie z freonu na czynnik R134. Niestety węże trzeba wymienić. Jeśli macie właśnie rurki aluminiowe, tego nie trzeba, ale jeśli właśnie są te wstawki z węża elastycznego, no to trzeba udać się do warsztatu, żeby to odcięli i zarobili nowe odpowiednie węże. Kolejna sprawa. Ile tego gazu potrzeba? Czy nabijamy tyle, ile było? No nie do końca. Tutaj mamy tabelę, która przedstawia ciśnienia robocze właśnie czynnika R134A. No i w moim przypadku nie dość, że nie jest to już czynnik R12 i jest to słop i te węże będą o innej długości, czyli pojemność układu będzie inna, więc nie mogę po prostu iść w ślepo za jakimiś wskazaniami innych użytkowników DeLoreana, którzy mówili, ja nabiłem tyle czynnika. Musimy udać się do zakładu, który będzie wiedział, co robi. A następnie sprawdzić, z którą sprężarką, kompresorem mamy do czynienia. Sprężarka o stałej wydajności, czy o sprężarce zmiennej wydajności. W ogóle o co chodzi. Wróćmy do schematu naszego kompresora. Jak wam mówiłem, mamy tłoki i mamy tutaj ten talerz skośny. No i w przypadku kompresorów o stałej wydajności ten talerz nachylony jest o danym kącie. W przypadku kompresorów o zmiennej wydajności mamy tutaj taki zawór sterujący, taki solenoid i on steruje kątem nachylenia tego oto talerza. No i przez to, że jest on o większym nachyleniu, to tłok pokonuje większy ruch, co powoduje zwiększenie wydajności takiego kompresora. A w momencie, gdy spłycamy ten kąt, to ten tłok porusza się tylko, znaczy porusza się niewiele, czyli tak naprawdę wykonuje małą pracę, mało spręża. W naszym przypadku mamy do czynienia z dosyć, no powiem, działałbym starym kompresorem, tak? To jest rok 2002 tej laguny, z której wyciągnąłem ten silnik. Mamy do czynienia tylko z jednym konektorem. No potem tak naprawdę można rozpoznać częściowo te kompresory, że w moim przypadku mamy do czynienia tylko z elektromagnesem, tak? Jak widzicie, mogę kręcić tutaj wałem kompresora, ale nie kołem pasowym. Znajduje się w nim oczywiście elektromagnes, który działa, uaktywnia się po podaniu 12 V tymi kabelkami. Wtedy jest taki głośny klank
i kompresor chodzi. Oczywiście musi chodzić silnik, tak, bo inaczej pasek się nie kręci i kompresor nie działa. Więc wracając do naszej tabeli tutaj ciśnień roboczych, musimy patrzeć na sprężarkę, sprężarkę o stałej wydajności. Temperatura otoczenia. Jak wiecie, gaz pod wpływem temperatury się rozszerza, czyli zwiększy się jego ciśnienie. W naszym przypadku spójrzmy sobie na temperaturę 21 stopni, czyli taka temperatura pokojowa, a następnie na te tutaj wartości. Czyli LP, low pressure, czyli strona niskiego ciśnienia, czyli dojście czynnika do kompresora. Strona high pressure, czyli wysokiego ciśnienia, czyli wyjście z kompresora. No i tutaj macie przedziały. Od połowy bara do 3 barów na stronie niskiej i po sprężeniu między 12,5 do 17,5. I tak będziemy napełniać nasz układ, gdy będzie już połączony. Zaczniemy od jakiejś danej wartości, a następnie będziemy sprawdzać, czy strona wysoka osiąga to ciśnienie, tak? Będziemy nabijać tak, żeby strona niska była powiedzmy około 2 barów, a następnie uruchomimy kompresor i sprawdzimy, czy bezproblemowo dochodzi tutaj do tych wartości. Jeśli to ciśnienie będzie zbyt niskie, to kompresor będzie chodził cały czas. Tak nie powinno być w przypadku tego kompresora. On powinien chodzić w takich cyklach, tak? Tutaj Wam pokażę między, powiedzmy tutaj jest wyłączony, włączone, czyli wyłączony. Uruchamiamy klimatyzację, kompresor się uruchamia, ładuje nam ciśnienie, następnie dochodzi do tego ciśnienia maksymalnego, wyłącza się, a następnie powoli ciśnienie opada, tak? Bo gaz jest rozprężany i dochodzi do momentu, gdy ponownie zostaje uruchomiony i tak cyka cały czas, chodzi w takich cyklach. Ok, dalej. To jednak nie koniec naszych problemów. Musimy zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Występują dwa różne typy układów klimatyzacji. Jeden bazujący na dyszy dławiącej, a jeden na zaworze rozprężnym. Tak wygląda dysza rozprężna, dławiąca, a tak wygląda zawór rozprężny. Innymi różnicami w tych układach jest fakt, że filtr znajduje się w innym miejscu. Filtr to jest nic innego jak ta tutaj puszeczka aluminiowa, o której zaraz Wam opowiem. Czyli tak, mamy kompresor, mamy skraplacz, czyli wszystko standardowo, a następnie w układzie z dyszą dławiącą mamy nasz dławik, a w układzie z zaworem rozprężnym najpierw mamy nasz filtr. Dopiero później jest zawór rozprężny i parownik. Z dyszą dławiącą dysza, parownik, a dopiero filtr. Więc musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. W moim przypadku mamy oryginalnie w DeLoreanie znajduje się taka dysza dławiąca i w lagunie, w tym silniku, który wyciągnęliśmy, ta laguna też bazowała na właśnie dyszy dławiącej. W ogóle czym to się różni? No, dysza dławiąca jest takim ogranicznikiem, który reguluje przepływ czynnika. Gaz jest sprężany w kompresorze, podnosimy jego ciśnienie, temperaturę. Tutaj mamy 90 stopni około i high pressure, wysokie ciśnienie. Następnie czynnik trafia do skraplacza, w którym następuje jego schłodzenie w związku z przepływem powietrza przez taką chłodnicę, taki skraplacz. Czynnik następuje jego schłodzenie, jak już mówiłem, oraz skroplenie, dlatego się nazywa się to skraplaczem, a nie chłodnicą tak naprawdę. Czyli skraplacz. Mamy tutaj w tym miejscu do czynienia już ze stałą, że z fazą ciekłą, czyli zmieniliśmy fazę, tak? Gaz, ciecz. A następnie ta ciecz trafia do dyszy dławiącej, czyli tego. I ta dysza reguluje, jak szybko ten czynnik się przeciska przez tą dyszę. Budowa. Mamy tutaj o-ring, który powoduje, że czynnik nie może przedostać się dookoła tej dyszy, a musi przejść przez nią.
Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ w środku znajduje się taka malutka rureczka, a najważniejszym elementem jest jej prześwit. Nie ma dysz uniwersalnych. Każda jest dobrana odpowiednio do układu, bo różnią się one tą średnicą. Więc jak ktoś wam oferuje, o ja mam dyszę wsadź tą, tak nie możecie. Musicie kupić dyszę dobraną odpowiednio do swojego systemu. Inaczej będzie działał niewydajnie albo zbyt wydajnie. A jeśli będzie działał zbyt wydajnie, to parownik będzie zamarzał, czyli będzie dochodziło do jego oszronienia, a następnie po prostu zapcha się wam ten parownik, bo się zakryje bryłą lodu i powietrze, które próbujecie przez niego przepchnąć, nie będzie mogło wpadać z powrotem do kabiny, ponieważ trafi na taflę lodu. Zanim później będzie musiało się ta tafla lodu roztopić, a następnie powoli będzie leciało to zimne powietrze, więc zbyt niska temperatura parownika jest niedobra, ponieważ zamarza. Tutaj macie napisane 2-4 stopnie powinna wynosić temperatura nawiewu. Jeśli ustawicie to na minimalną temperaturę, to powinno tyle wynosić. Jeśli będzie niżej, no to prawdopodobnie wasz parownik zamarza i coś jest nie tak. Albo macie zbyt dużo ciśnienia gazu w układzie, albo też macie źle dobraną dyszę dławiącą. Dysze dławiące mogą się zapchać. Jak widzicie, jest tutaj trochę jakichś opiłków metalowych. To jest dysza używana, wyciągnięta z mojego DeLoreana. Nie jest w najlepszej kondycji. Ma opiłki, które są prawdopodobnie częścią może kompresora. Ta siatka oczywiście ma na celu tutaj tej przedniej części. Ma na celu wyłapanie takiego syfu. Jak widzicie, kompresor, skraplacz, to wszystko może płynąć. Jeśli kawałek tam właśnie kompresora tłoka odpadnie, no to będzie płynął tym skraplaczem, a następnie mógłby zapchać taką dyszę. W układzie zaworem rozprężnym ten syf jest wyłapywany przez ten filtr. Zaraz o tym opowiemy. No, więc mamy dyszę, która nam łapie ten syf, a następnie czynnik przychodzi do parownika, gdzie następuje schłodzenie powietrza i czynnik trafia w fazie czasami jeszcze ciekłej do naszego filtru akumulatora. Tam następuje jego odparowanie, a następnie rurką wężem trafia do kompresora. Ważne jest to, żeby właśnie ten czynnik odparował, ponieważ jeśli dostałaby się ciecz do kompresora, no to oczywiście kompresor nie może ścisnąć cieczy, tak więc nastąpi jego bardzo szybka awaria. Sprawa ma się tutaj trochę inaczej. W systemie z zaworem rozprężnym, ponieważ ten oto tutaj zawór reguluje właśnie się rozprężanie tego, a tutaj ma taką zwaną rurkę kapilarną, która sprawdza temperaturę tego czynnika. Jeśli temperatura spada zbyt nisko, to ten tutaj zawór, ta pętla zwrotna jakby, powoduje zamknięcie się takiego zaworu i czynnik nie trafia już do parownika. Następnie, gdy temperatura wzrośnie trochę, to zawór się ponownie otwiera, ponieważ tutaj wyczuwa wzrost temperatury. To rozwiązanie z tym zaworem rozprężnym jest tak naprawdę lepsze i z tego, co ja widzę po autach, które projektuje się dzisiaj, korzysta się tylko z takiego rozwiązania. Zostało oczywiście ulepszone, ponieważ tych rurek kapilarnych już nie ma tak poprowadzonych. Są one zintegrowane z tym zaworem, więc mamy rurę wejściową i rurę wyjściową przez taki zawór. To ja wam pokazuję, tak? Zanim przejdziemy do kolejnych elementów układu klimatyzacji, szybkie ujęcie naszego DeLoreana w stanie lewitacji. No dobra, rama, karoseria znajduje się po prostu na drewnianej ramie. No ale musicie przyznać, że wygląda to śmiesznie.
Ok, wróćmy do tematu. Skraplacz. W naszym przypadku wykonany z aluminium, tylko pomalowany na czarno. Znajduje się przed chłodnicą silnika i to jest jego normalne umiejscowienie, ponieważ najpierw schładzamy czynnik, a dopiero później chłodzimy silnik. Tędy płyn chłodniczy wędruje cały czas, a chłodnica od klimatyzacji jednak nie jest cały czas użytkowana, więc jeśli byłaby za chłodnicą silnika, no to momentalnie nagrzewałaby się do temperatury prawie że chłodnicy silnika, czyli około 85 stopni, bo tyle wynosi temperatura otwarcia się termostatu. Więc z powodu pobudek wydajnościowych umiejscowiona jest, taki skraplacz zawsze jest przed chłodnicą cieczy silnika. Połączenia znajdują się tutaj po tej stronie. Tutaj połączenie od kompresora. Tutaj wyjście do naszego parownika. Przypominam, skraplacz, czyli nasza chłodnica, tak, dysza dławiąca, parownik. Parownik znajduje się w kabinie, czyli gdzieś tutaj w tym miejscu. Następnie czynnik wychodzi z tego parownika i wędruje do naszego filtra. Filtr znajduje się tutaj w tym miejscu. Pokażę Wam zdjęcie. Dojście, gdy karoseria jest na ramie, jest jedynie przez tutaj przez koło. Trzeba je odkręcić i wtedy mamy dojście. Także demontaż układu, jego rozłączenie, żeby umożliwić separację karoserii od ramy, no były to dosyć duże akrobacje z mojej strony. Trzeba było wcisnąć tam głowę i odkręcić to takim ogromnym kluczem, który specjalnie musiałem jechać do sklepu. No, nie było łatwo. Wszystko zazwyczaj jest tak zapieczone, że dochodzi do gięcia tych elementów aluminiowych i często trzeba je po prostu wymienić. W moim przypadku jednak udało mi się uratować nasz parownik. Był on w bardzo dobrym stanie, przepłukałem go i będziemy go używać ponownie. Sama dysza dławiąca siedzi właśnie w rurce, która wychodzi z parownika, jest jej integralną częścią. Także tutaj mamy ten wąż, który dochodzi do naszego parownika, ten tutaj. I tutaj mamy właśnie połączenie. Po prostu łączymy rurkę w rurkę. Jest to oczywiście O-ring. I tutaj widzimy też czujnik wysokiego ciśnienia. Czujnik wysokiego ciśnienia ma na celu wyłączenie kompresora, gdy ciśnienie w układzie jest już odpowiednio wysokie. Nie możemy układu podnieść do zbyt wysokiego ciśnienia, no bo oczywiście dojdzie do rozszczelnienia. Ciśnienia, jakie muszą panować w układzie, omawialiśmy przed chwilą. Więc bardzo ważne jest, żeby ten czujnik był w dobrym stanie. DeLoreanie jest tutaj to trochę źle rozwiązane, ponieważ prąd do elektromagnesu, który jest znaczący, elektromagnesu kompresora, wędruje przez ten czujnik. Co mam na myśli? Ten czujnik nie jest podłączony do żadnego przekaźnika. Prąd płynie do tego czujnika i znaczy, jeśli układ jest zamknięty, czyli ten czujnik zwiera, czyli ciśnienie to wysokie jeszcze nie zostało osiągnięte, to ciśnienie krytyczne, jest otwarty, ale w momencie, gdy przekracza, otwiera się. No i tam powstaje po prostu łuk elektryczny w momencie rozłączenia kompresora i dochodzi do uszkodzenia tych styków. I to są jedne z częstych awarii układu klimatyzacji w DeLoreanie. Po prostu wypalenie się styków takich czujników.
Czujniki mam nowe, bo nie wiem w jakim stanie są te. To był czujnik wysokiego ciśnienia, a czujnik niskiego ciśnienia znajduje się na naszym akumulatorze. Tutaj właśnie przejdźmy do naszego akumulatora. Tutaj akumulator z DeLoreana nowy, a tutaj po lewej stronie do przykładu akumulator z Laguny. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z kilkoma portami. Jeden to jest wyjście z naszego parownika, a następnie wyjście z parownika, ale wejście do naszego akumulatora, a następnie wyjście do kompresora. Po co te dwa inne porty? Czujniki. Tutaj montujemy czujnik niskiego ciśnienia. W układzie mamy dwa czujniki, wysokie, niskie. Za niskie ciśnienie nie uruchamiamy kompresora, bo dojdzie do jego uszkodzenia, ponieważ będzie pompował powietrze do układu przez niszczalność, przez którą prędzej uciekł nasz czynnik. Więc nie może tak być. Ale też niskie ciśnienie czujnika będzie powodowało to, że nigdy nie osiągniemy tego ciśnienia wysokiego po stronie wysokiej i kompresor będzie chodził cały czas, co też nie jest dla niego zbyt dobre, bo może się przegrzać. Czyli to jest ten port, no ale po co ten? Ten port to taki port trochę testowy. Możemy tam wkręcić manometr, który nam właśnie będzie potrzebny, żeby określić, czy mamy odpowiednią ilość czynnika w naszym układzie, bo będzie to metoda prób i błędów. Ok. Czy akumulatory są uniwersalne? Generalnie moglibyśmy użyć tego akumulatora z Laguny. Ma on tutaj, jakby powiedzieć, trzy porty, tak? Tutaj jeden jest odłączony, ale to jest wejście, wyjście i tutaj ten kolejny, w którym teoretycznie można byłoby wkręcić czujnik. W Lagunie czujnik był po prostu wspawany w... Nasze port do czujnika był wspawany w taką rurkę, więc tutaj jest po prostu zakręcony. Można go też użyć do nabijania takiej klimatyzacji. I tutaj prawdopodobnie do tego akurat służy. Ja zostaję jednak przy tym standardowym DeLoreanowskim akumulatorze, ponieważ nie muszę wtedy przerabiać tych złączek. Jest on do dostania za bodajże około 35 funtów, także nie jest to majątek, więc nie ma co kombinować. Budowa. Są dwie budowy. Dwie budowy. W zależności, czy mamy do czynienia z układem z dyszą dławiącą, czy zaworem rozprężnym. O różnicach już mówiliśmy. Zacznijmy od budowy takiego akumulatora w przypadku zaworu rozprężnego. Znajduje się on po stronie wysokiego ciśnienia, jak pamiętacie z naszego schematu, więc mamy do czynienia z czynnikiem w stanie ciekłym. Więc taki czynnik, taka ciecz wpada do naszego filtra, a następnie mamy tutaj warstwę filtrującą, no, czyli jakieś tam sitka, czy też jakąś taką membranę, przez którą ten płyn przecieka. Taki filtr do kawy, że tak powiedzmy, tak? Jak parzycie kawę, no to filtrujecie fusy. To jest ta pierwsza warstwa, a następnie jest warstwa proszku higroskopijnego, który odciąga wilgoć z naszej cieczy. Wodę, tak? Nie wciąga cieczy jako czynnika, tylko wciąga wodę z tego czynnika. Czynnik akumuluje się, akumuluje się w dolnej części tego filtru, a następnie, gdy dochodzi do poziomu wyższego niż najniższy poziom tej rurki zbierającej, zostaje po prostu wypychany na zewnątrz, w tym przypadku do naszego zaworu rozprężnego. Dlatego ważne jest, żeby taki akumulator
był w miarę możliwie umiejscowiony prosto, pionowo. Nie pod kątem, bo ten czynnik nie będzie mógł się z niego wydostać. Więc tutaj takie zwracajcie na to uwagę, żeby przez przypadek go nie przekręcić, jeśli jest taka możliwość, czy też budujecie customa i nie macie miejsca, więc stwierdzicie, to gaz, tak, to sobie go zamontuję tak, no to wtedy nie będzie działać niestety. Tutaj jeszcze kiedyś w tych starych czasach, starych dobrych czasach, jak to wam pewnie mówią rodzice, był korek spustowy, bo wiecie czy nie, takie filtry kiedyś można było rozebrać, wymienić tą warstwę filtrującą, wymienić ten proszek higroskopijny, skręcić i cyk, dalej można go eksploatować. Teraz już się tak nie robi, jak widzicie wszystko jest zaspawane, więc po prostu wymieniamy, gdy się zapcha. A zapchać może się z powodów mechanicznych, czyli dużo syfu, albo też proszek higroskopijny tak nabierze wilgoci, że spuchnie i bardzo utrudniony będzie przepływ czynnika. Tutaj u góry było też takie okienko, przez które można było właśnie patrzeć, jak sytuacja się ma w środku. Ale czegoś takiego raczej nie znajdziecie, chyba że naprawdę w starym samochodzie. To jednak dla naszego DeLoreana jest nieważne, ponieważ mamy do czynienia z filtrem, który znajduje się po stronie układu niskiego ciśnienia. Wtedy mamy do czynienia już z niedobitkami cieczy, ale głównie z fazą gazową. Jednak, gdyby taka ciecz tam wpadła, to akumuluje się na dole naszego filtra, więc już ponownie pionowo musi znajdować. Następnie odparowywuje i taką tutaj rurką zbierającą dopiero może wydostać się z naszego akumulatora. Jest tam też proszek higroskopijny w postaci takiego worka, który pochłania wilgoć. Tutaj mamy raczej małe zjawisko filtracji, ponieważ większość syfu zatrzyma się na naszej dyszy, która ma te serię tych sitek. Mamy tutaj test port, jak już mówiliśmy, więc takie są różnice między tymi filtrami. Jeszcze kilka ważnych informacji. Jak widzicie, tutaj mamy do czynienia z zaślepkami na takim akumulatorze i nie należy ich usuwać, dopóki nie mamy pewności, że układ jest szczelny. Czyli w moim przypadku mamy tutaj rury, które są jeszcze, czy węże, które są jeszcze niepodłączone do kompresora, więc ja nie montuję naszego filtra, ponieważ jeśli możliwe jest przedostawanie się powietrza tutaj atmosferycznego do wewnątrz, no to ten proszek higroskopijny dosyć szybko wchłonie tą wilgoć. Z tego co wyczytałem, to wystarczy 24 godziny takiego otwartego układu. Szczególnie teraz mamy jesień, czyli wilgoć jest podniesiona do wypełnienia się takiego akumulatora i jest on po prostu już do wyrzucenia, mimo że jest nowy. Także absolutnie, ale to absolutnie nie kupujcie używanego akumulatora do klimatyzacji. Tego się nie da użyć ponownie. To tak jak ktoś by sprzedawał filtr do oleju używany. Powiedział tanio, sprawny, mało jeżdżony. No tego by się nie kupili, więc też nie kupujcie czasem używanych akumulatorów. Inna sprawa to też fakt, że na dnie takiego filtra może odkładać się olej, więc jeśli wymieniacie taki filtr, to należy później powiedzieć to technikowi, który będzie napełniał układ klimatyzacji, że będzie potrzebna większa ilość oleju w układzie. To samo tyczy się kompresora. Gdy wymieniacie kompresor, to taki nowy kompresor, jak dostajecie, trzeba zalać najpierw olejem,
i później dodatkowo przy nabijaniu układu jeszcze podać tam odpowiednią dawkę oleju. Dzisiejszy odcinek bardzo klimatyczny, na pewno techniczny. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ciężko strawny. Było sporo wiedzy, ale była to wiedza fundamentalna, która myślę, że pozwoli Wam częściowo zaoszczędzić jakieś pieniądze, czy też nie wpędzić się w nieplanowane wydatki, bo ktoś popełnił pewien błąd. Na przykład zainstalował taki używany filtr. Czy też nie dolał oleju do nowego kompresora. Dlaczego robota stoi? Jestem na etapie nawiązywania współpracy z warsztatem, czy też firmą, która wykona mi takie rurkowęże. Jak Wam pokazywałem, mam prototyp. Niestety robota nie jest taka łatwa, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Sprawa pierwsza. Są to rurki o małej średnicy. I tutaj już pełno firm mi odmówiło, ponieważ oni gną rury, a nie rureczki. Tutaj średnica 18-12 mm, a oni zaczynają od jakichś tam 20 czy też 16, no ale już tej 12 nie zrobię. Więc nie ma po co nawet zaczynać tego tematu. Druga sprawa, żeby dokonać gięcia tak mocnego, potrzeba rozhartować to aluminium. Aluminium jest dostępne w kilku różnych, jak powiedziałbym, wykończeniach termicznych. Zazwyczaj jest dostępne w takim wykończeniu T6, które cechuje się odpowiednią twardością. Ale jest też kruche. Dlatego, gdy nie rozhartujemy tego, to taka rurka po prostu pęknie przy gięciu. Jednak po rozhartowaniu jest bardzo plastyczna i możemy ją giąć do woli. Producenci układów klimatyzacji kupują ogromne ilości takich rurek, więc huta może im dostarczyć odpowiednią specyfikację, czyli taką rozhartowaną tego aluminium. Jeśli spawacie coś, czy też zajmujecie się jakąś tam fabrykacją, to spotykacie się z aluminium serii 5000, 6000. Ja tutaj na przykład używałem aluminium serii 5000 do mocowań naszego silnika. Łatwo się spawa. W układach klimatyzacji mamy do czynienia z serią 3003. Myślnik 0, które oznacza rozhartowane. Czyli taki materiał dochodzi do producenta układów klimatyzacji już rozhartowany, więc mogą bez problemu giąć takie rurki. Materiał raczej niedostępny dla zwykłego ziemianina, takiej osoby prywatnej, chyba że znajdujemy się gdzieś przy hucie, która zajmuje się dystrybucją takiego materiału do producenta. W Polsce jednak ciężko. Znalazłem jednego producenta, który bodajże współpracuje z Volkswagenem, firma Maflow. Próbuję nawiązać z nimi współpracę, aby dział prototypowy wykonał mi takie rurkowęże. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nawiązałem współpracę z firmą tutaj w Wielkiej Brytanii też, która zaopatruje McLarena i naprawiają takie węże czy też rurki. Niestety cena powala z nóg, 700 funtów. Ale nie ma problemu, także mam nadzieję, że nie będziemy musieli wydać takiej ilości gotówki na rurki, które mają wartość 100 zł. Byłoby raczej ciężko. Także sytuacja cały czas się rozwija. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będę mógł Wam już pokazać gotowy produkt i jak już będziemy mieli zamknięty temat układu klimatyzacji, przechodzimy do małżeństwa. Ale nie mojego jeszcze. Będziemy nakładać karoserię na naszą ramę.
Nie robię tego teraz, jak już mówiłem, bo dostęp do większości elementów byłby katorgą. Układ chłodniczy już jest skończony, mam wszystkie rury połączone. Jedynie co, to zostanie na montaż zbiornika, ale do tego potrzebuję nałożyć karoserię, żeby wiedzieć, gdzie go umiejscowić. Ok. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek zrobimy o piaskowaniu, cynkowaniu. No, mam właśnie element na stole, który potrzebuje szybkiej renowacji. To na tyle. Marek Rańcz. Do zobaczenia w przyszłości.